W Gminnym Domu Kultury w Kościelcu odbyła się prezentacja albumu Piękno Gminy Kościelec. Album jest wynikiem dwuletniej pracy zespołu redakcyjnego i fotografów, którzy mieli za zadanie ukazać walory krajobrazowe i przyrodnicze gminy Kościelec. Głównym autorem zdjęć był Bartłomiej Kończak, który nadał główny kierunek wyglądu albumu. Album wzbogacono wymagającymi talentu, ale i wysiłku zdjęciami zwierząt wykonanymi przez mieszkańców gminy Marka Neymana i Mateusza Brzezińskiego. Prócz tego pojawiły się pełne nostalgii i tajemniczości zdjęcia Bożeny Majda, a także uzupełniające całą wizję albumu zdjęcia Patryka André i Zbigniewa Murawskiego. Kilka lat temu podjęliśmy takie działania związane z publikacją folderu Gmina Kościelec. To jest taka książeczka, cienka książeczka, w której ujęliśmy parę ważnych miejsc. Jest to folder Gminy Kościelec. Po raz pierwszy ten folder został opracowany naukowo, można powiedzieć, bo wszystkie wcześniejsze dotyczyły podobnych zagadnień, ale ten został opracowany na takiej bazie typowo archiwalnej, historycznej. I chcę też zwrócić uwagę, większość z Państwa pewnie ma ten folder. W tym folderze na pierwszej stronie jest piękno przyrody i bogactwo historii. A więc jest to jak gdyby powiązanie tego, do czego tutaj dzisiaj zmierzamy, do tego albumu ukazującego piękno naszej gminy. I to ten folder ukazał się w roku 2017. W 2018 już mieliśmy Dzieje Gminy Kościelec, opracowanie historyczne, naukowe. To opracowanie przygotował pan dr Witkowski. Między innymi on był tutaj całym szefem opracowania tego. Było to pod redakcją właśnie Krzysztofa Witkowskiego. On współpracował z profesorem Piotrem Gaudynem i Bartłomiejem Grzanką. Ci trzej panowie naprawdę zrobili wiele pięknej roboty dla gminy Kościelec, dla jej historii. I zaczęliśmy, tak jak wspominałem, od samego folderu. Zatem po folderze pojawiła się historia, a podsumowaniem tego wszystkiego jest album. Album praktycznie zawiera same zdjęcia, tak jak wspomniałem już na samym początku, ukazujące piękno gminy Kościelec. Szanowni Państwo, przybyliście, zostaliście tutaj zaproszeni. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam Was jako przyjaciół gminy Kościelec. Dlatego nie będę tutaj w sposób szczególny wyróżniał Was wszystkich. Uważam, że dzisiaj otrzymujecie taki wyjątkowy tytuł ode mnie, od samorządu kościeleckiego, tytuł przyjaciół gminy Kościelec. Oczywiście historia, zabytki, te piękne zdjęcia, to wszystko jest ważne. To nadaje historię i osobowość tej gminy. Ale najważniejsze, co w tej gminie zauważam, to ludzie. Ludzie, którzy tworzą pewną atmosferę, to zarządzający tą gminą. Gmina ma naprawdę szczęście do fajnych tutaj wójtów, zarządców, którzy tą gminą powoli, ewolucyjnie, ale bardzo fajnie prowadzą do przodu. I może, żeby nie przedłużać, tylko powiem tak, dziękuję bardzo za to, co robicie, a ze swojej strony, co prawda mieszkam w sąsiedniej gminie, no bo tam się urodziłem, takie losy mnie potoczyły. Ale jakbym miał wybierać na dzień dzisiejszy jakąś gminę z powiatu kolskiego, w którym bym chciał mieszkać, to by była gmina Kościelec. Ta gmina, bo naprawdę jest tu bardzo dużo fajnych ludzi. Dziękuję panie wójcie za to, że tak tą gminę pan prowadzi. Szanowni. Piękno wydobyć, pokazać, to również zachowanie
tej teraźniejszości, abyśmy mogli na przyszłość cieszyć się tym, co dokumentuje historia. I to wyrazy uznania i szacunku dla tych pomysłodawców, a na pewno był nim samorząd, kierowany tu przez pana wójta. My wszyscy jesteśmy przyjaciółmi, czyli też tworzymy coś dodatniego. Chcemy nie tylko spotykać się na tych gospodarczych przedsięwzięciach i do tej pory tak było, ale kultura, nauka to przyszłość. Bo jeżeli nie będzie kultury, nauki, wszystko zginie. I właśnie gratuluję samorządowi gminy, że dzisiaj przechodzimy na ten wyższy poziom. Już samorządy gminne, widzicie państwo, przechodzą na wyższy poziom, dbając i rozwijając właśnie ten stopień nauki, kultury, pokazania tego, co piękne. Ja chciałem złożyć ukłon w stronę państwa, dlatego że oglądając część tych zdjęć, bo nie miałem okazji oglądać wszystkich, ale państwo doceniacie po prostu również rolę fotografów. Rolę fotografów, którzy, ja również jestem fotografem, którzy bardzo często chodzą po mieście, po gminie, dostrzegają pewne rzeczy, których nie wszyscy dostrzegają. Ja chciałem podziękować serdecznie za to, że doceniacie państwo rolę fotografii w, tak jak pan senator powiedział, w roli w samorządzie, tak? Czyli żeby pokazać mieszkańcom, bo nie wszyscy mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, w jakich okolicach żyją, w jakich okolicach, bo gdybyśmy się z państwem tutaj po tych zdjęciach przeszli, to niektórzy by się zastanawiali, czy no, gdzie to było robione, o której porze, jak to było zrobione, czy to jest rzeczywiście na terenie naszej gminy? No jest na terenie naszej gminy i to wygląda pięknie. Jeżeli do tego jeszcze dojdzie oko fotografa, jego interpretacja, no to trzeba to umieścić w albumie. Panie wójcie, bardzo dziękuję. Dziękuję. Wójt Dariusz Ostrowski podkreślił, iż album jest niezwykłą promocją naszej gminy, przenosi nas w malowniczą podróż po pięknych zakątkach gminy Kościelec.